który oglądacie, jest częścią serii Projekt Halloween i jest to już przedostatni filmik z tej serii. Oczywiście dlatego, że Halloween zbliża się wielkimi krokami. A ponieważ najwyraźniej bardzo spodobały Wam się tematy żywcem zaczerpnięte z filmów animowanych, dlatego dzisiaj również idziemy w tę stronę. Wasze serca zdobyła Fiona ze Shreka, ale tym razem będzie to jednak postać mniej pozytywna, a mianowicie Izma z filmu Nowe Szaty Króla. Zaraz oczywiście zobaczycie, jak wyglądał proces przygotowania tej charakteryzacji, a w międzyczasie pokażę Wam Wasze komentarze, które zostawiliście pod wczorajszym filmem odnośnie pytania, które Wam zadałam. A zapytałam o Waszego ulubionego potwora z filmu, bajki, serialu lub książki. I tu będą komentarze. Mój ulubiony potwór to z bajki Uniwersytet Potworny, Ciamcio i Mike. Strasznie bałam się jako dziecko golema z filmu z 1915 roku. Do dziś pozostał mi w pamięci, chociaż teraz jak sobie przypominam, ten strach to z uśmiechem na ustach. Mój ulubiony potwór to Dorota w charakteryzacji. A jeśli chodzi o dzisiejsze pytanie, to powiedzcie mi proszę, i tu będzie pytanie dosyć oczywiste, jaki jest Wasz ulubiony czarny bohater z filmu animowanego? Może być oczywiście serial animowany. Czekam na Wasze odpowiedzi, a tymczasem przejdźmy do malowania. Terere. Jak widzicie, zaczęłam już z zakrytymi brwiami, a następnym krokiem będzie pomalowanie całej twarzy, szyi i dekoltu na bardzo jaśniutki fiolet. Nie miałam idealnego odcienia, dlatego wymieszałam głęboki fiolet z bielą i odrobiną szarości. Nałożyłam pędzlem kabuki, to jest jednak mój ulubiony sposób nakładania dużych ilości farby. Tylko przy brwiach poprawiłam jeszcze całość pędzelkiem i gąbeczką. Następnie również pędzlem kabuki, tak trochę niedbale, bo powiedzmy tak mniej więcej, zaznaczam konturowanie farbą w odcieniu ciemnej szarości. Kiedy farba wodna już bardzo dobrze wyschnie, już absolutnie nie ma w niej wilgoci, wtedy poprawiam i dopracowuję to konturowanie farbą tłustą. Jest to fioletowa farba SFX z NYX Cosmetics. Ta farba przez swoją konsystencję jest taka, że nie rozprowadza się jej zbyt łatwo, ale za to jest dosyć trwała jak na tłustą farbę i nie trzeba jej nawet bardzo mocno pudrować, ponieważ ona nie jest aż tak tłusta. Następnie biorę kremowy cień z serii Vivid Bright, również z NYXa. Dodaję do niego kilka kropelek Duraline, on wtedy gładko, pięknie sunie i nim właśnie maluję powieki Izmy. Najpierw namalowałam kształt taki mniej więcej, a potem jeszcze go dopracowałam, żeby były bardziej szpiczaste. Tym samym pędzelkiem, tylko cieńszym, skośnym pędzelkiem, maluję jeszcze zmarszczki przy ustach, a także obrysowuję mniej więcej wory pod oczami. Następnie przechodzę do takiego już głębokiego cieniowania, czy też konturowania, przerzucam się na czerń. I skupiam się przede wszystkim na tym, żeby uzyskać ten charakterystyczny kształt twarzy Izmy, natomiast wiadomo, że no ja nie jestem kreskówką, a chciałam, żeby to był taki trochę jednak real life, więc no dostosowuję to i dopasowuję troszeczkę do siebie. Moja Izma oczywiście siłą rzeczy nie jest wychudzonym prawie szkieletorem i nie ma szpiczastego noska, ale oczywiście zrobiłam wszystko, żeby ten kształt jednak przypominał Izmę i żeby nie było wątpliwości, o kogo chodzi. Czernią również cieniuję powieki tak, żeby wydawały się bardziej wypukłe i żeby tylko na środku zostawić jaśniejsze miejsce. Żeby dopracować efekt trójwymiarowy, dodaję jeszcze w te najjaśniejsze miejsca białą farbę tłustą. Najwięcej produktu nakładam tam, gdzie mają być właśnie te szpiczaste policzki i podbródek. Ale także tą samą farbą podkreślam bródkę, zmarszczki przy ustach, nos i łuki brwiowe. Jak słyszycie, ja tak trochę dzisiaj po macoszemu traktuję dekolt, ale uwierzcie mi, że tam się dzieje praktycznie to samo co na twarzy, czyli działam tą samą metodą. I zajmę się teraz worami pod oczami. Tutaj nakładam na jako bazę kredkę Jumbo Pencil od NYX Cosmetics, oczywiście w kolorze srebrnym. Ona jest bazą pod szary cień, a następnie coraz ciemniejszymi odcieniami szarości podkreślam zmarchy.
żeby zmarchy wyglądały na jeszcze bardziej autentyczne, podkreślam je oczywiście odrobiną białego highlightu. Highlight oczywiście też należy się powiekom, dlatego na środek wędruje odrobina białej, tłustej farbki, a na to połyskujący pyłek. Dodam jeszcze kilka zmarszczek fuksjowym cieniem. Ten, który ja wzięłam, jest z paletki Kobo Professional Over the Rainbow. Jak widzieliście, niestety ona uległa uszkodzeniu i dwa piękne cienie mi poszły zrobić papa. Jeszcze uznałam, że przyda się troszeczkę bardziej wyraźniejszy kontur w niektórych miejscach i tam też dołożyłam czarnej farby. No usta oczywiście na czerwono, tu żadnej filozofii nie ma. Na koniec jeszcze odrobinkę przyciemniam brzegi, bo tak mi się po prostu spodobało i zakładam soczewki. Już wydaje mi się, że mamy ten charakter Izmy złapany, ale oczywiście jej charakterystycznych rzęs nie mogło zabraknąć. Najpierw nakleiłam sztuczne rzęsy, a następnie na nie oczywiście wycięte z kartonu rzęski. Strasznie mi się podobał ten efekt z rzęsami i naprawdę nie było tak niewygodnie, jak się wydaje. I oczywiście jeszcze element kostiumu, czyli charakterystyczny dla Izmy turban. I oczywiście mogę iść śmiało knuć przeciwko Cusco i krzyczeć na Kronka. Dzięki kochani, że byliście dzisiaj ze mną. Do zobaczenia jutro i buźka. Oh.